Witajcie drodzy widzowie, zapraszam was do recenzji zestawu z serii LEGO Star Wars o nazwie Jedi and Clone Troopers Battle Pack. Jest to numer 75206. Pudełko zawiera 102 elementy, w tym 4 minifigurki, z czego dwie będą takie same oraz sam pojazd, który na grafice prezentuje się bardzo dobrze, po zbudowaniu już trochę gorzej, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw zobaczmy sobie, jak wyglądają klony. Są one, no, można powiedzieć, dosłownie sklonowane. Nadruki z przodu, z tyłu, także nadruki na twarzy są identyczne, nie różnią się absolutnie niczym, jednak ich wykonanie jest bardzo dobre i cieszę się, że zasilają kolekcję klonów. Kolejną postacią, którą chciałbym wam zaprezentować, jest Ki-Adi-Mundi. Mistrz Jedi posiada proste nadruki zarówno z przodu, jak i z tyłu na plecach. Nie wyróżnia go żadna dodatkowa toga, szata czy inny element. Posiada tylko miecz świetlny o kolorze niebieskim. A to, co przyciąga uwagę, to na czym warto się skupić, to jego twarz wraz z nadrukami na tylnej części bardzo ładnie komponuje się z jego głową, której element jest bardzo dobrze wykonany. Posiada również dokładne nadruki i jest świetnie dopasowany, o czym już wspominałem. Przejdźmy teraz do pojazdu klonów. W mojej ocenie nie sprawdził się. Na obrazku wygląda bardzo dobrze, natomiast po zbudowaniu i po umieszczeniu w nim pilota prezentuje się w mojej ocenie źle. Nie ma niestety tej skali, która mogłaby jakoś tutaj ją uratować. Bardziej pasuje mi ten pojazd tak naprawdę do serii Microfighters. Możecie się zgodzić z tą opinią lub nie. Jednak jakoś mnie nie przekonał już właśnie po zbudowaniu. Natomiast jeśli mówimy o plusach tego zestawu, no to na pewno elementy, które mogą się przydać wam w mocach, są one ciekawe i, no, wydaje mi się, do wykorzystania. Także elementy strzelające są tutaj dobrze umieszczone. Jeśli macie mniejsze ręce niż moje, no to to strzelanie będzie na pewno przyjemniejsze i wygodniejsze. Na plus zaliczam także liczbę elementów strzelających, jest ich 9, więc nie musimy się martwić, że nawet jeśli nam się zgubią, no to nie będziemy mogli uzupełnić wszystkich tutaj właśnie działek. To, co tutaj mi się podoba, to sposób, w jaki skrzydła są zamontowane. Możemy je odgiąć troszkę do góry, do dołu, więc możemy troszkę zmodyfikować nasz pojazd. I w mojej ocenie podsumowującej, ten pojazd wygląda przeciętnie. Ostatnią postacią, którą chciałbym wam zaprezentować, drodzy widzowie, jest Barriss Offee. Jest to kolejny mistrz Jedi, posiada niebieski miecz świetny, który współgra z jej szatą. Ten niebieski kolor tutaj dominuje. Także peleryna, która jest bardzo delikatna, skrywa nadruk na plecach. Nie jest on może zbyt szczegółowy, jakiś ciekawy, ale dokładnie wykonany i może przyciągać uwagę, jeśli się mu dokładnie przyjrzymy. Pod kapturem skrywa dwa wyrazy twarzy, co w mojej ocenie jest kolejnym plusem tego zestawu. Podsumowując, jeśli chcecie zdobyć ciekawe postacie, ciekawych mistrzów Jedi i dwa klony, jak najbardziej polecam wam ten zestaw. Natomiast co do samego pojazdu, mam mieszane uczucia. Spodziewałem się czegoś lepszego. Tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem jako seria Microfighters by się idealnie sprawdził ten właśnie zestawik. Natomiast jako Battle Pack, no dla minifigurek warto go nabyć. Tak więc, tak wygląda ten zestaw. Dziękuję wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!